Cześć, zagrajmy dalej w Envy of Dawn. Kontynuujemy zwiedzanie podziemnego miasta. Jeszcze w nim trochę filmów spędzimy, mi się wydaje. Tutaj powinien mieć teraz możliwość otwarcia jednego z tych zamków. Chyba. Tak. No nie ma znaczenia, który zamek otworzymy. Będziemy mieli wystarczającą ilość kluczy, żeby otworzyć wszystkie. Na pewno. No i dostanę lekarstwo. Mogę teraz mapę usunąć to. Teraz tak. Idziemy chyba dalej na południe. Proszę odkryć mapę. Dobrze. Idziemy. I doszliśmy do nieodkrytego terenu. Okej. Okay. Narożnik? Co to jest? Świetny pułap. Po prostu. Kupię. Ciekawe, czy tym będzie można to przegnać. Ale to chyba i tak zaraz samo spadnie. No. Wyłączyliśmy, a tego nie może aktywować. Pech. Teleport? No, teleport zabrania wejścia. I teraz powinien być można. No. No, to było proste. Na podłodze leży kocioł Oryli. Symbol cielesny czerwony. Roślina magii, w drugiej skrzyni, Unholy Conflagration. Aha, to jest ten czar, który właśnie widzieliśmy przed chwilą. To dokładnie. Szybko przejdziemy przez ten czar. Nawet nam krzywdę nie zrobił, ale głupi czar. Bezużyteczny. Kolejny zabity potwór. Może to ja go zabiję tym razem? Ciężko mi stwierdzić. No i kolejne pomieszczenie. O nie, o nie, o nie, o nie. Tak się nie będziemy bawić. Zabij go, zabij! Zabij! Zabity. Dobra. Klucz ra. Z Dungeona Mastera. Znowu ze mną kiepsko. Tą kulę będzie można przepchnąć prawdopodobnie, albo ten dźwignią będzie ją można włączyć. Miedziany klucz w słońce. Czyli dźwignia po prostu przepycha tą kulę, ale tak jednorazowo. Dobrze. Bezpiecznie jest jednak przymrozić ich, jeżeli można, oczywiście. Dobra, nie wiem, trzeba się uzdrowić, bo nie jest zbyt dobrze. Zresztą tych mam dużo, tych butelek. Złoty szpon. Pieniądz, którego nie będzie można wydać nigdzie. On służy tylko i wyłącznie do celów questowych. Do rozwiązywania zagadek niektórych. Jeszcze raz nam się przydało. W każdym razie, coś takiego. Teraz pewnie kula, tamta druga też się przeniesie na drugi koniec.
Oczko. Pokazuję całą automatę. No to tutaj chyba nie jest to konieczne, żeby to użyć. My już mamy dość dużą część tej automapy odkrytą własnoręcznie. Można by tutaj porządek z tym zrobić, ale chyba zrobię to poza filmem. Żeby nie nagrywać bezsensownego przemieszczenia przedmiotów po inwentarzu. To przecież można z nudów wzdechnąć. Jak się coś takiego ogląda, jak ktoś manipuluje inwentarzem i się nie może zdecydować, co gdzie powinno leżeć. Znowu jakiś NPC tu jest. Jakiś mutant. Przy samym wyjściu. Ha. Dzień dobry. Stand where you are. I'll fight if I must. What manner of creature are you? No. Not a creature. I'm a man. Changed like the others. What do you mean? The people of the city. You'll see. But my heart remains my own. Marszałek. Can you tell me what has happened here? A hideous magic. The power he keeps. The warlord. Pulls of flesh and spawns of blood. He changed us all. Everyone's become monsters. Już to wiem. Defenders, women, children. All but a very few. For one, there is a small shadow. It watches me. Jaki cień? A może najpierw strach, bo jest wyżej. The creatures, they don't attack you? I fear them not. Or perhaps the magic has changed me enough. So the creatures see me as their own. If there were anything I could do, I would. No. Too late for me. And the city. We were a great trade center. Our very house is hewn from gemstone. Gems. Houses made of gems. Jak się cieszy. It was a rich city. The gem mines beneath us work day and night. Gladly we would have given it all. If only the warlord were interested in treasure. He seeks dominion over all that is good. Cień. A shadow, you say? A beast? That I doubt. But I know not. It is quick and small. I cannot approach it. Do widzenia. Good luck to you. And goodbye. Powodzenia, Never. Tak. If I have the luck to survive, so do you. I'll do more than survive. That I promise. Tak w ogóle to coś mi się wydaje, że to jest gość, którego powinien się spotkać przed wejściem tutaj, ponieważ jak widać to jest jedno z tych wejść. To jest chyba wejście, które prowadzi bezpośrednio od twierdzy tego Lorda Greyfona. Być może zaraz korzystamy z tego wyjścia w ogóle. O, nie jest zły pomysł. Żeby właśnie tam się upewnić i zobaczyć co można znaleźć na szlaku. 80. 80, nie 8 minus. Nie 8 równa się 80. No. Tylko, że to twórcy gry mogli rozwiązać w ten sposób, żeby ten NPC zmieniał swoje położenie w zależności od tego, gdzie znajdujemy się my. No i widać tą twierdzę Lorda Greyfona całą. Prawda? Ale już nie można tam podejść. A tutaj w lewo? O, teraz ścieżka jest, prowadzi. No czasami się po prostu możemy obracać w kierunki, w których nic nie ma. Ty był ten cały Parsifal, no. To jest naprawdę ciekawe zrobione, jak to jest rozwiązane. To są prerenderowane tła na pewno, to nie jest tak, że silnik gry to renderuje. Być może w momencie, kiedy wciskamy strzałkę, to się odtwarza po prostu jakiś film, który został wcześniej nagrany i skompresowany. To jest chyba najbardziej takie
logiczne wyjaśnienia, jak to zostało zrobione. Klucz? Naprawdę zaczyna się tu robić lekki harmider, tak więc muszę koniecznie posprzątać ten zapas mój. No i zginął. Kolejny klucz. Bardzo dobrze. Dziennik wojny. A właśnie, coś w naszym dzienniku jest? Jest coś nowego. Udało mi się napotkać bardzo niespotykaną kreaturę. Bardzo niespotykane stworzenie. Impa. Słyszałem o takich stworzeniach, ale nigdy żadnego nie spotkałem. Śnią one o czarach. Mają dobre uszy. Dlatego ten budzi się, gdy do niego podchodzę. I gdybym tylko mógł znaleźć sposób na to, aby się do niego podkraść. Być może mógłby nauczyć się nowego czaru. Nic poza tym. Ale przeczytałem za to ten dziennik. Niech będzie wiadomo, że przekazałem rozkaz od Rady, jednak pomimo tego, że dowodzę siłami podziemnego miasta, niewielu usłucha takiego tchórzostwa. Opuścić i przegrupować się, mówią. Pozwolić, aby nasze domy zostały zniszczone przez największe zbiorowisko zła, jakie kiedykolwiek chodziło po dobrych krainach Tempestu. Nie pozwolimy na to. Nie opuszczą tego miejsca ani mieszczanie, ani i moi ludzie. Razem zginiemy, broniąc tego miasta. No cóż. No i zginęli. Bo chyba było jednak lepiej się przegrupować. Okej, dobra. Zrobiłem sobie tutaj przerwę. W następnym filmie dalej podziemne miasto.